Cześć. Znajdujemy się aktualnie w Assassinie Valhalla, gdzie ostatnio trochę zrajczowałem i chciałbym troszeczkę, jakby nie patrzeć, wyciągnąć tytułem. W poprzednim odcinku tylko na taki pomysł wpadłem, gdy byłem praktycznie koniec. Jednak myślę, że cały ten odcinek, gdzie i tak wiele tych tytułów nie jest może jakoś bardzo przychylnych do wyświetleń. Po prostu sobie pogadam teraz, jakby to był taki vlog, tak jak kiedyś na moim poprzednim kanale, na którym nagrywałem i grałem w Margonem, czyli tak po polsku tybie, to ludzie lubili posłuchać sobie po prostu wyświetleń. Tak, to rozmawiam tak po pierdzieju. Zmienimy sobie łuk. I niedługo udamy się w podróż, bo ostatnio tutaj byłem. Trochę zrejdżowałem. Bo... Spadłem po prostu i się zabił. Dobra, chciałbym poruszyć temat. Dzisiaj aktualnie... spojrzałem sobie na swój kanał, jak to wygląda. Mamy koniec 2023 roku. Ja zacząłem nagrywać w 2016 roku. Nie patrzyłem dokładnie, kiedy zacząłem nagrywać, ale zobaczyłem sobie na pierwszą ze swoich... Super. Jedną z pierwszych swoich serii, które wiem, że nagrywałem, czyli Gothic 2 Noc Kruka, i zobaczyłem sobie, że to jest rok 2016. Oczywiście, że materiały, które były z innej baczki na tym kanale, oczywiście, że pojawiały się wcześniej, a w ogóle jakiekolwiek materiały w internecie polskim, czyli YouTube, pojawiały się nie na tym kanale, bo na moim głównym, ale w roku 2011. Chciałbym co powiedzieć, jak to wszystko po prostu wygląda. Jesteśmy na kamerce? Jesteśmy, widać nas. Dobra, może założę jakąś bluzę, żeby wyglądać troszeczkę bardziej widowiskowo niż w jakiejś tam randomowej. Może pozwólcie, że w koszulę się nie ubiorę i sobie to po prostu odpuszczę. Tak, łysy ziomeczek. Nie, to tak po prostu na chillku. Nagrywam od 2009-2010 roku, gdzie tak właściwie internet zaczął rozkładać. Założyłem sobie kanał, gdzie z początku nagrywałem machinimę w gotiku, czyli filmy, które były stworzone na bazie całej możliwości samej gry, jaką jest Gothic. Za pomocą kamery można było robić jakieś różne scenerie, inne scenerie. I w taki sposób różne filmy fabularne, komedie, dramaty i tak dalej ludzie robili czysto for fun, czysto dla siebie, bo lubili i chcieli. Ja też do takich osób należałem. Poczekajcie, może najpierw pobijam sobie po prostu to. Zapaliłem sobie tego super twardziela. Uważam, że i tak jest to lepsze niż takie standardowe papieroski. Gdzie i tak ich nie palę już jakiś czas. Tak jest. Rich pickings. Aha. Better bring the crew. Dlaczego w ogóle taki materiał i skąd taki tytuł? Zakończmy jedno, skończmy drugie, żeby nie mieszać. Nie mam dwóch rąk, aktualnie. Ah.
dokończę po prostu i zaraz zacznę opowiadać dalej. Help me out here! Gdzie dalej się udamy? Myślę, to jest DLC jak coś dla osób, które po prostu oglądają ten materiał. To jest DLC do Assassin's Creed Odyssey, a ja na swoim kanale przeszedłem wszystkie Assassiny do tej części, prócz Unity oraz prócz Syndicate, który nagrać bardzo bym chciał, o ile czas w moim cudownym życiu na to pozwoli. W moim kanale jest już 3300 filmów, z tego co pamiętam. Znaczy z ogóły te dane, które są na przeglądarce, troszeczkę... Zauważyłem też jedną rzecz, że dane, które właśnie odpalicie sobie na przeglądarce komputera, a dane, które odpalicie sobie na przeglądarce telefonu, są właśnie różne i to mnie dziwi. Czy jak chcę tu przyjść? To wygląda jakieś miejsce hobularne, w którym prawdopodobnie kiedyś będę. Więc... może sobie to odpuszczę. I wszystkiego może nie róbmy. Gramy sobie po prostu na chillku, bo tak lubimy. Znacznie długo się to pali. Jakieś śmieci po prostu, żabce i tak dalej, ale uważam, że w ogóle najlepiej nie palić żadnych wyrobów tytoniowych. Lepsze dla zdrowia, a dla kondycji człowieka, jeśli uprawia sport, naprawdę bolączką może być. Ja spotkałem bardzo dużo w życiu osób, które jak uprawiały sport, to przez takie rzeczy strasznie się opuściły. Dobra, pójdźmy tak i będziemy myli. Kolejną super umiejętność, która nam w ogóle nie jest w życiu potrzebna. Niepotrzebna nie będzie. Dobra, 7 minut nagrywamy dopiero. Dobra, skończył się. Mogę kontynuować swój super monolog. Dlaczego zacząłem w ogóle nagrywać na YouTubie? Zacząłem nagrywać na YouTubie ze względu na to, że urodziłem się w roku 97 i jak zobaczyłem, jaką potęgą i uważam, że tą potęgą internet może być. A jak to jest w Polsce, po uzyskaniu jej podległości i w latach 90. Tak piję sobie piwo. Nie piję zbyt często. Nie ma czasu po prostu przeciw. Robię sobie dzisiaj taką chillę. Zacząłem nagrywać na YouTubie, bo zobaczyłem, że to jest bardzo duża potęga. I bardzo dużo można osiągnąć. Jak i hobbystycznie, jak i się rozwinąć. Zachęca. I to są fajne czasy, w których się urodziliśmy, uważam. Akurat pod tym kontekstem nie będę oceniał wszystkiego, co dzieje się w świecie, dzieje się w Polsce i tak dalej, bo to nie jest ten kanał i to nie jest ta rozmowa na pewno. I zafascynowałem się po prostu światem internetu, gdzie w roku 2007 mogłem mieć lat 10. W roku 2009-12, więc to by mi się zgadzało. Nagrywałem sobie machinimy, nagrywałem sobie później grając w grę, która nazywała się tak zwaną polską Tibią, czyli Margonem. Prawdopodobnie niektóre osoby mogą mi właśnie stąd kojarzyć i stąd osoby właśnie przychodzą. Aktualnie w grę nie gram, bo dużo czasu mnie po prostu przyciął. Nagrywałem sobie tam, osiągnąłem dosyć sporo, uważam, i że dosyć też byłem taką medialną osobą w tamtej nomenklaturze i też sobie bekę kręciłem i tak dalej, po prostu cały życie byłem sobą, tak jak jestem sobą i uważam, że to jest moja akurat mimo wszystkiego w tym życiu, a nie chcę się po prostu tutaj przechwalać, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu, że jestem dumny ze swojego życia, jak ono wygląda. Zacząłem sobie nagrywać potem właśnie z tym Margonem i tak dalej. I było bardzo dużo osób, które jak miałem lat już potem 16-18, coś takiego, nagrywałem tym Margonem, grałem i tak dalej. To tu jednak jak MMORPG
trzeba poświęcić trochę czasu, ze względu na to, abyś to ty osobą była najlepsza z tych wszystkich osób, które również wspólnie z tobą grały. To nie jest tak jak tutaj, że sobie przychodzisz w Assassinie, zabijasz i jesteś, bo po prostu jest single player. I uważałem, że na przykład jeśli chodzi o taką odskocznię od życia, to coś takiego jak to, co teraz robię, czyli gram, jest dużo lepsze. Bo nie musisz być na to lepszy, nie musisz nikomu nic udowadniać, a tam no niestety wyglądało to w taki sposób. I pamiętam, że miałem kanał na YouTubie, gdzie było 1000 osób i normalnie te wyświetlenia skakały do mnie i też stałem też osoby, które też w tą grę się bawiły i tak dalej, mogłem sobie po prostu tak grać i tak dalej, tylko uważałem, że już mając lat 18, jednak chyba granie w grę, która wygląda, możecie sobie wygooglować jak Margona wygląda, a nie wygląda to dobrze, że jednak warto by było się zachowywać troszeczkę w sposób dojrzały. Skaczyć nie mogę. I dlatego też później po prostu raz na rok może po prostu sobie pograłem, były osoby, które też chciały, abym w to grał, bo pomyślało sobie, może jak ja mu wyślę jakieś przedmioty w grze i go przekonam, żeby grał, to będzie w to grał. Ja kategorycznie mówię nie, gdyż szkoda mi było po prostu mojego czasu. Zacząłem sobie pracować, zacząłem dorosłe życie i też tak chciałem się utrzymać tego wszystkiego. A na tym kanale w międzyczasie, czyli w roku 2016, gdy lat mogłem mieć 19, 18 i to tak by się zgadzało. 18, 19 na pewno zacząłem. Na początku jakieś tam inne głupoty nagrywałem. Koniec końców zacząłem sobie po prostu nagrywać to, co chciałem, czyli gameplaye, gdzie ja w świecie żadnej gry siedzieć non-stop nie musiałem. Mogłem sobie po prostu parować, tak jak teraz parowałem do tego świata. Mając już dzisiaj, w 2023 roku i będąc chwilę po urodzinie lat 26. I aktualnie jakby czuję się w 100% spełniony, w jaki sposób ja czas spędzam, bo tak jak inne osoby potrafią sobie pograć. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie ja tą księgę teraz odnajdę. To w taki sposób uważam, że się spełniam, bo ja nie poświęcam tą grę jakoś bardzo dużo czasu. Gram sobie dzisiaj, wcześniej grałem sobie tydzień temu, a wcześniej potrafiłem sobie zagrać, załóżmy, jak miałem urlop tydzień, no, nie, jeden z pierwszych w moim życiu, tak właściwie, bo różnie wiadomo, że życie każdego człowieka się toczy. To potrafiłem sobie załóżmy tu miesiąc grać, ale cały czas nie mam do czego wracać i nie czułem takiej presji, że iż muszę to robić. No, mogę to robić. I dlaczego ogólnie rozwijam ten cały temat dzisiaj? Na moim kanale, tak jak powiedziałem, jest 3300 filmów. Z początku nie nakłaniałem żadnej osoby i żadnej osoby... No dobra, żeby oczywiście być fair, bo zamierzam być fair bardzo osobą. Na moim kanale nie prosiłem o subskrypcję, nie prosiłem o łapki. Jeśli to zrobiłem, a uważam, że mogłem to zrobić, to zrobiłem to w 15 filmach na 3300. I to nie było bardziej proszenie, tylko to było takie napomnienie się, gdzie pomyślałem sobie, kurde, może każdy tak robi, może spróbuję i tak dalej. Po prostu czysto psychologicznie chciałem do tego tematu podejść i zobaczyć, czy po prostu to coś robi. I ja nikogo nie nakłaniałem. No nie wiem, czy nie powiem nigdy, no ale dobra, możecie chyba powiedzieć, że jeśli na 3300 filmów ponad powiedziałem coś takiego 15 razy, nie będę mówił, że zakłamuję prawdę, ale nie jestem osobą, która na przykład robi jakiś przetwornik na przykład w połowie filmu, gdzie jest reklama czy coś takiego i masz to zrobić, albo zrób to kolego, przyjacielu, mój najdroższy. Nie chciałem tego robić, bo ten kanał był po prostu moim kanałem, na którym chciałem to robić na własnych zasadach i tak też robiłem. Jak już zobaczyłem, bo uważałem, że wierząc w potęgę internetu, nie miałem ambicji, aby jakieś tam korzyści czerpać wielkie z tego kanału, ale uważałem już koniec końców, tak jak na przykład w dniu dzisiejszym, że jak mam 3300 filmów. Dobra, przerwa.
Najwięcej odbiorców na moim kanale to są osoby, które z reguły grają w taką samą grę, na przykład którą ja teraz gram. I opisuję jakieś zadanie, które powiedzmy jest problematyczne. I te osoby też to znajdują, tylko ci odbiorcy nigdy nie zostawali na dłuższy czas. I nadal utrzymuję zdanie, że gram czysto dla siebie i to jest mój kanał i robię to po prostu tak jak chcę. Czyli sobie gram, chodzę, jestem. Spędzam go tak jak spędzasz go ty, tak jak spędza go Jarek, tak jak spędza go 200 milionów innych osób. Albo no może nie 38 milionów Polaków, którzy żyją w Polsce, ale wiecie o co chodzi. I odezwam się do Patronite, dzisiaj to dostałem ze względu na to, że jeśli mam pewien zasób, bo tak jak powiedziałem, mam, to można by było to w jakiś sposób może i wykorzystać. Pomyślałem sobie tak, wiecie co mi opisali w Patronite? Panie Dominiku, bo dla osób, które nie wiedzą, tak, nazywam się Dominik, mam 26 lat, jestem geodetą i tak sobie tu jestem. To odezwali się do mnie w ten sposób, że a może powinieneś chwilę więcej poświęcić stażu na swój kanał. Ty, znając YouTube, znając wiele osób, które bardzo na tym internecie osiągnęły sukces, ktoś daje ci takiego plaska w mordę. Ja wiem, że ja nie robię bajków i tak dalej, że ze mnie materiał na super gwiazdę jest żaden, bo jest. Ale taki brak. Kolkolwiek. Wiążę materiał pole do popisu. Ale ja tą drogę nie zamierzam iść. I moja dewizja na przyszłość jest taka. Czy dzisiaj gram sobie w Fortnite? A za jakiś czas będę chciał sobie powiedzieć w Fortnite. Ja tego na Fortnite przejdę. Ja będę po prostu grał, opowiadał, bądź nie będę opowiadał. Bądź będę opowiadał tak, na jakimś sporze. Swojej posiadówce takiego. I to się to mam swoje życie. O, tej umiejętności jeszcze nie ma. Mogę używać kiedy robię sobie takiego flipa. Może tak jak nie robiłem tego zbyt często, jeśli ktokolwiek dostał tej minuty i chciałem posłuchać tego, co mam do powiedzenia, a jeszcze będę nagrywał przez na pewno dobre 6 minut. Coś tam a zawsze było mi miło, jak ktoś napisał i z reguły starałem się odpisać na wszelakie komentarze. Może jakbym miał w poprzednim kanale, to by było dużo lepiej, to by było lepiej, ale nie zrobiłem nic wbrew sobie. Pan Dominik. Nazwany. To taki nick miałem w marku. Raczej bez Solix. Co to jest? Okej, okazuje się, że ja tu wybiłem wszystkich. A tu nie czeka nic. I wiecie, po prostu w takiej samej odskoczni życia, kiedy po prostu znajdziesz czas czasem raz na miesiąc, czasem raz na tydzień, czasem po prostu masz sobotę wolną. Dzisiaj nie zamierzasz. A, spoczynka handlowa. No właśnie. To ja nie mam nic do trekkingu. A, to ich jest trochę więcej. Przynajmniej powiem wam szczerze tak.
Jestem dumny z samego siebie, nieważne. Co się działo, cieszę się z jego faktu, że jeśli pójdę do łazienki, ja pójdę do łazienki niedługo, bo chcę, to przynajmniej taka osoba może sobie spojrzeć w oczy. Ej, 1,3 km, prawda? To mnie zdziwił. A, i nie poszliśmy na ten podwój w końcu, no ale trudno. Dobra, myślę, że dewiza na cały odcinek jest taka, że uda mi się na ten punkt obserwacyjny i tam materiał zakończę. Ale szczerze, jak sobie dzisiaj właśnie przemyślałem to wszystko, bo akurat natknął mnie po feedbacku od Patronite'a taki vibe, to sobie zobaczyłem 3300 odcinków, tak właściwie ile czasu straciłem, ile czasu ja mógłbym wykorzystać produktywnie, ale no nie oszukujmy się, ludzie. Ile czasu mógłbym też stracić i zainwestować go w nic. W moim życiu od 2016 roku, kiedy miałem 18-19 lat, aż do teraz, aż mam 26 lat, zmieniło się bardzo dużo. I jest to na pewno fajna droga i uważam, że mogę być też z siebie w jakiś sposób spełniony. Uważam, że w tym przypadku. Także myślę, że na tym zakończę ten odcinek. I ten materiał zrenderuję. Powstanie prawdopodobnie. Nie mam dużo zapasów, bo nie mam dużo czasu niestety w grze. Ale powstanie prawdopodobnie ten materiał na YouTubie w listopadzie. Aktualnie mamy 4 października 2023 rok, 21:41. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć.